Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, na początek taka informacja. Z racji tego, że przekroczyliśmy 5000 subskrybenców, dzięki wam, ja zrobiłem takie losowanie. Jest taki program w internecie do losowania. Możecie sobie wybrać na przykład, czy komuś dajecie nagrodę, czy coś. Są takie programy, ale nie w tym rzecz. Określacie pewne cechy, którymi ma się program sugerować. Ja wpisałem cechy najstarszy subskrybent, najbardziej aktywny subskrybent. I teraz słuchajcie, moi drodzy, bo to jest ważne. Użytkownik Aneta G23, Niezapominajka 19, Doty Handmade, Violetta Solarz, Michałowa z BS. Proszę, abyście się ze mną skontaktowali na mojego maila marcinkubickiwalker.yt@gmail.com. Będzie pod filmem w opisie, bo musimy o pewnych rzeczach porozmawiać. Mam dla was pewną propozycję, więc proszę o pilny kontakt. Najlepiej do soboty, żebyśmy mogli wszystko sobie ładnie dogadać. Otóż jeszcze ze spraw organizacyjnych. Moi drodzy, bardzo dziękuję za te donaty, które tu widzicie. One się wyświetlają w kolejności, kto ostatni wpłacił jest na górze, żeby było sprawiedliwie. Dziękuję za wszystkie kwoty. No powiem szczerze, do celu coraz bliżej. Nie spodziewałem się takiego dźwięku. Bardzo jest mi miło. Nie ukrywam. Następna sprawa. Ostatni dzień tak naprawdę do zamówienia koszulek Wołyń, pamiętamy, z rabatem 10% z kodem WALKER10. Ja wiem, że tam były zapytania, gdzie są te koszulki. No zawsze daję link w opisie pod filmem, także proszę czytać. Jest taka zakładka, kliknij więcej zawsze pod filmem i tam będą linki. I następna sprawa, moi drodzy. Jutro live będzie o godzinie 20, jak w piątek, z udziałem Mateusza Dziewięckiego, dawniej z kanału Stop Bezprawiu, obecnie kanał Historia Zatajona. Będziemy rozmawiać na temat Józefa Piłsudskiego, albo Piłsudskiego. Także zapraszam jutro o 20, będziemy dyskutować, debatować z Mateuszem, czy Józef Piłsudski był bohaterem narodowym, a może był zbrodniarzem i antypolakiem. A teraz przechodzimy do materiału. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat, nie ukrywam, który już dawno powinien być załatwiony, szczególnie u nas w Polsce, na waszych ekranach. Jest to materiał TVP Info, tak? Tysiące ukraińskich uchodźców może wylądować na ulicy z powodu nowego prawa sąsiadów. O co chodzi? Oczywiście materiał będzie podlinkowany. Tu jest napisane, kolejne kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie na Węgrzech. Ja nie będę wam tutaj mówił za dużo, każdy sobie niech przeczyta. Powiem krótko, Węgry wprowadzają taką regulację. Jeżeli jesteś z obwodu, który nie jest objęty wojną, wracaj na Ukrainę. Nie będziemy ci dawać mieszkania, nie będziemy ci dawać żadnych pieniędzy. Cześć i nara. Można? Oczywiście, że można. Węgry umieją dbać o swoje. A my? U nas niestety mamy taką władzę, która, jak to się mówi, wyrzuci Polaków z domu, żeby dać Ukraińcom. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Bo ja uważam, że Węgry postępują bardzo słusznie. No, słuchajcie, Ukraina przecież to jest potężny kraj. A wojna toczy się tak naprawdę w tej chwili na 700 km kwadratowych, może. No to o czym my tu gadamy? Moi drodzy, no Węgry są krajem naprawdę sprytnym, bo grają na siebie, nie na obcych. Natomiast uczciwie powiem, nie to samo można powiedzieć o Czechach. Tu jest materiał z tak zwane czeskie nowinki. O co chodzi? Liczę, że tu Anna Sulej się gdzieś uruchomi, znajdzie się, będzie mogła to też przetłumaczyć. Ja to po swojemu jakoś tam udało mi się to ogarnąć. Ale w czym jest rzecz? Jeżeli Ukraina wysadziła Nord Stream w powietrze, to stanowił on uzasadniony cel. Tak stwierdził czeski prezydent. No nie wierzę, ale nie, lecimy dalej.
Nawet gdyby Kijów zdecydował się wysadzić rosyjską placówkę dyplomatyczną w Czechach i w tym celu zniszczyć Pragę, byłoby to legalne. Moi drodzy, pamiętacie, jak ja zawsze mówię, że głupota ludzka i miłosierdzie boskie nie zna granic? No tutaj to jest potwierdzone. Kijów może zrobić wszystko, choć to porównanie nie jest do końca trafne, gdyż Kijów zniszczył niemiecką gospodarkę, wysadzając Nord Stream. Powiedzcie mi, to jak taki Zełenski ma się nie czuć pewnie, jak prezydent, no co prawda nie największego kraju w Czechach, jednakże satelity niemieckiego, mówi takie słowa publicznie. No przecież to się nie dzieje. Jawnie pochwala zamach terrorystyczny. Jawnie pochwala zbrojną tak naprawdę akcję, która, mówiąc uczciwie, tak naprawdę Rosji nie za wiele zaszkodziła, natomiast pozamiatała pół Europy. Ja po prostu nie ogarniam, co to są za ludzie. Mam wrażenie, że czasami srogie tapsy im wjechały na ostro, jak to młodzież mówi. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo mnie po prostu się w pale nie mieści. Szanowni Państwo, teraz jak Wam coś pokażę, to nie dość, że Was z butów wystrzeli, włosy się zjeżdżą na głowie, to i na plecach. To jest telefon komórkowy. Niby nic, ale posłuchajcie. Trudno powiedzieć, na ile to jest prawda, ale jeżeli to prawda, to jest po prostu przerażające. Już tłumaczę, w czym jest rzecz. Rosyjscy żołnierze pod Charkowem zniszczyli grupę polskich najemników. No i zaczęli przeglądać ich telefony. I w telefonie jednego z nich znaleziono korespondencję z pracownikiem polskiej organizacji pozarządowej OMZRIK. Omawiano w niej transport i dalszą sprzedaż ukraińskich dzieci. Koszt szacuje się na 5,5 tysiąca, a dziewczynek na 7,5 tysiąca euro. I to, co macie teraz na ekranie, ja to spróbuję powiększyć, żeby się dało to zobaczyć. Tu jest napisane Andron OMZRIK i tu nieczytelne wszystko, bo ten jest pokieraszowany screen, ekran, ale ja spróbuję to odcyfrować. Dzień dobry, miło się ciebie i tak dalej, nie widzę. Ewakuacja jest na razie opóźniona. Miejscowi nie mogą jeszcze przygotować wszystkich dokumentów. A tu drugi rozmówca. Chciałem ustalić liczby. 5500, tu jest symbol euro, z uśmiechem, czy 7500? Sprawdź jeszcze raz u Marka. Tak, oczywiście, wszystko wyjaśnię i od razu dam znać. I pisze ten, który pytał o cenę. Musisz jeszcze odmówić, jak wyślesz do Lwowa. I teraz słuchajcie, planujemy do Kijowa autobusem, a tam prześlą ich do samochodów i natychmiast do ciebie. Doskonały. Proces się rozpoczął, ruszymy. Ile osób tam wyszło? Zgodnie z umową, 5 dziewcząt i 3 chłopców od 6 do 12 lat. Jak dotrzecie do Kijowa, zadzwoń od razu do Mariusza, będzie czekał na telefon, on ich spotka. Umowa. I tu jest, to jest w godzinach tam 3.57, 3.59, tak ta konwersacja do 4.04 trwa. Ja nie znam tego komunikatora, natomiast tu u góry napisane jest tak spolszczonym OMZRIK i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli to jest prawda, to ja się teraz nie dziwię, dlaczego Dulkowski razem z Gawłem robią sobie co chcą. To nie jest tak, że to jakaś grupa sobie pewne rzeczy tak wzięła i sobie po prostu organizuje. Nie, 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 moi drodzy. Za tym stoją potężne osoby. Ale to też trzeba powiedzieć. Moi drodzy, chciałem wam to powiedzieć takie dwie krótkie historie. Doskonale wiemy, co działo się na tych pseudo tak naprawdę igrzyskach olimpijskich, bo jeżeli chodzi o pewnych sportowców, to nie można ich nazwać ani sportowcami, ani kobietami, ani mężczyznami. Był to festiwal propagowania degeneracji i głupoty, chociaż w niektórych konkurencjach, gdzie była normalna rywalizacja, wszystko szło idealnie. Natomiast chciałem wam coś opowiedzieć o Francji. Ja sobie tutaj mam taką ściągę, także wam coś zreferuję. Przed sądem stanie niejaka Marie A., właścicielka w domu w Carcassonne. Grozi jej do 7 lat więzienia i grzywna w wysokości 100 tysięcy euro.
Dlaczego? Faktem jest, że lokatorzy, którzy wynajmowali dom Marii, już wiele miesięcy temu przestali jej płacić. Ale nie chcieli się wyprowadzić. Według francuskiego prawa dość trudno ich wyrzucić. Marii poczekała, aż pozbawieni skrupułów lokatorzy wyjadą na wakacje i sama eksmitowała, nie licząc na pomoc sprawiedliwości. W tej chwili grozi jej 7 lat i 100 tysięcy euro. Ale druga sytuacja. Pewnego letniego wieczoru w Tuluzie młody mężczyzna postanowił ochłodzić się w basenie. Problem w tym, że nie miał basenu. W związku z tym nielegalnie wjechał na teren prywatnego osiedla, na którym znajdował się basen. Facet nurkował, pływał i doprowadził do tego, że złamał sobie kręgosłup i został sparaliżowany. I wiecie, co się okazało? Postanowił pozwać spółdzielnię właścicieli tego kompleksu mieszkalnego za niezapewnienie bezpieczeństwa na basenie. No tego się nawet nie da skomentować. Ale po co ja to mówię? Moi drodzy, po to ja to mówię, że powoli w Polsce zaczyna się ta sama głupota. To samo w Wielkiej Brytanii. Facet za to, że pokazał faka policjantowi podczas protestów, dostał 18 miesięcy. Natomiast jeżeli jakieś łachudry albo inne ostatnie pokolenia blokują ulicę, to policja stoi, się przygląda i nie robi nic. Bo to są podwójne standardy. Ale zobaczcie, podwójne standardy, że zbrodniarz, bandyta, nieuczciwy najmujący ma większe prawa niż wy. Przecież to jest czysty socjalizm w czystej postaci. Moi drodzy, a tu taka troszeczkę inna informacja. Zapewne słyszeliście, Brazylia, 62 osoby zginęły w katastrofie lotniczej, przerażające nagrania i tak dalej. Artykuł z 9 sierpnia, bo wydarzyło się to 9 sierpnia. No i 58 pasażerów, 4 członków załogi, oczywiście tam firma lotnicza tutaj opowiada o tej katastrofie, że będą to sprawdzać. Nie w tym jest rzecz, moi drodzy. Wiecie, w czym jest rzecz? Ja wam pokażę, w czym jest problem. W tej chwili na waszych ekranach jest 8 lekarzy, którzy lecieli na konferencję, na której mieli powiedzieć na temat epidemii tak zwanego turboraka. Turboraka, który rozprzestrzenia się za pomocą szczypawek mRNA. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo wiecie, w jednym kiedyś polskim takim filmie pod tytułem Botox padła taka sentencja: wiesz, czym się różni mafia od koncernu farmaceutycznego? Druga bohaterka mówi: nie wiem. Big Pharma ma większy budżet. Szanowni, jeszcze pozostajemy w kręgach kontrolingu, manipulacji. To jest materiał przesłany od kolegi Michasia, który pojawia się tu często u nas na live'ach. To jest tygodnik, poradnik rolniczy. Temat jest krótki. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontroluje rolników satelity. Jak i to sprawdza? RIMR prowadzi monitoring satelitarny pól rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie. Co dokładnie sprawdza? Gdzie rolnik może się zapoznać z wynikami kontroli? Do kiedy może nanieść poprawki? To wszystko w artykule. Oczywiście, jak zwykle, artykuł podlinkuję, żebyście się zapoznali, żebyście sobie swoje wnioski wyciągnęli. W mojej opinii wygląda to tak, że po prostu robią wszystko, żeby zniszczyć nasze rolnictwo, żeby, mówiąc krótko, tak to powiedziała ta jedna hiszpańska, o ile pamiętam, eurodeputowana, trzeba Polskę zagłodzić. I oni do tego doprowadzają. A Gauleiter Tusk w tym przoduje. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. A tutaj dla rozładowania sytuacji filmik z Kamalą Harris. Tak, moi drodzy, Kamala Harris, zwróćcie uwagę na jej gesty, powiedziała: nie boję się Putina i mam mu coś do powiedzenia, gdyby stanął ze mną twarzą w twarz.
Czas działać zdecydowanie i stanowczo. No cóż, ona by mu zrobiła? Dajcie znać w komentarzu, bo ja się domyślam. Moi drodzy, mam tu taką informację dla was, która mnie tak troszeczkę dziwi, szokuje, zastanawia. Pamiętacie, jak uśmiechnięty fajnopolak Radek Sikorski, Applebaum może być też, powiedział, że jest tyle ochotników do tego Legionu Ukraińskiego, że nie ma problemu. No coś tu chyba nie zabanglało. Czemu? Już wam tłumaczę. To jest materiał z Bloomberga. Bloomberg napisał, że Zełenski wezwał zachodnich przywódców do pomocy w sprowadzeniu na Ukrainę mężczyzn w wieku poborowym. Panie Sikorski, to gdzie ci ochotnicy są? Przepraszam. Aha, to niedobra jest pytać. No tak, ale lecimy dalej. Cytuję. Politycy z Polski i Węgier powiedzieli, i teraz słuchajcie, bo to najważniejsze, że nie będą odsyłać uchodźców, dopóki będzie trwała wojna. Jednak według dziennikarzy kluczowym czynnikiem odmowy były względy ekonomiczne. Znaczna część Europy Środkowo-Wschodniej zmaga się z niedoborem siły roboczej, a kraje takie jak Polska i Czechy nie chcą tracić ludzi. Mówiąc wprost, wiele czeskich firm jest zależnych od umiejętności i ciężkiej pracy ukraińskich uchodźców. Na przykład branża budowlana całkowicie by stanęła w miejscu bez ukraińskich pracowników. Tak powiedział Tomasz Prouza, szef głównej grupy lobbingowej czeskiego sektora handlu detalicznego i hotelarstwa. No cóż, wiecie, ten prezydent Czech powiedział, że Ukraina może robić co chce. Ten twierdzi, że bez Ukraińców to Czechy staną. Kurczę, to jakby bez Ukraińców żyliśmy do tej pory. To jest zastanawiające. Ale na poważnie, moi drodzy. Tutaj nam mówią, że jest tylu ochotników, a tu nagle okazuje się, że nie ma poborowych. Kto tu kogo kłamie? No my wiemy, kto kłamie. Pytanie, po co i za ile? Moi drodzy, pamiętacie, jak ja jakiś czas temu pokazywałem te amerykańskie racje bojowe na tym froncie w obwodzie kurskim. Następnie chciałem wam pokazać film, gdzie ci żołnierze mówili z akcentem silnym amerykańskim, jednakże ten film z sieci zniknął. Pojawiały się różnego rodzaju komentarze i od razu mówię, te obraźliwe, one się nie ukazują, bo z automatu je YouTube kasuje. Tak mam ustawiony filtr, żeby się po prostu nie ukazywały, żeby innych też nie obrażały, z tego względu, że ja sobie nie życzę mieć tutaj rynsztoka na czacie. Ale jest jedna rzecz. Niektórzy mówili, że manipuluje. No to czekam teraz, co powiedzą. W tej chwili na waszych ekranach to jest grupa amerykańskich najemników. Sami potwierdzili swój udział w ataku na Kursk. Prywatna firma wojskowa Forward Observation Group opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie na tle opancerzonego Humvee. Geolokalizacja wskazuje na obwód kurski, a podpis pod publikacją brzmi The Boys in the Kursk. W centrum zdjęcia znajduje się założyciel FOK, Derek Bales. No cóż, moi drodzy, sami się tym chwalą, co to ma na celu? To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, jak teraz wyglądają wszyscy ci, którzy twierdzili, że... Bo nie tylko ja podawałem tą informację, że kłamiemy. Tak samo będzie z tą Wyspą Wężów, tak? Tak samo będzie z przewodowem, też byliśmy ruskimi onucami. A propos przewodowa. Pamiętacie, jak wmawiali nam, że to rosyjskie rakiety i tak dalej? Owszem, one były produkcji ZSRR, nie Rosyjskiej Federacji. To były jeszcze z czasów sowieckich, ale wystrzelone przez Ukraińców. Ja myślę, że ta ekipa tych najemników, czyli bandziorów, którzy jadą mordować za kasę, pojechała zrobić prowokację. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja uważam, tak jak właśnie powiedziałem. Moi drodzy, szanowni, tu chciałem wam zaprezentować, już kiedyś pokazywałem wam tego twórcę, oczywiście podlinkuję, to jest Kresy we krwi. Ja tylko wam tutaj początek przeczytam i naprawdę zapraszam was do przeczytania tego materiału i obserwowania tego twórcy.
Po lekturze książki Nacjonalizm Dmytro Doncowa mogę stwierdzić tylko jedno, a mianowicie, że Adolf Hitler i jego głośna książka Mein Kampf to przy filozofii i wykładni ideologii ukraińskiego nacjonalizmu zawartej w hajdamackiej Biblii autorstwa tegoż Doncowa był zaledwie chyba małym i niedojrzałym emocjonalnie chłopczykiem w czasie, kiedy ją pisał i którego wynurzenia zawarte w Mein Kampf była kiepskich raczej lotów czy tanka dla podobnego rodzaju odbiorców jak on sam. No dosyć długie zdanie złożone, ale tak, tak wyszło. Podejrzewam, moi drodzy, że też będziecie zszokowani, jak przeczytacie ten materiał. I teraz jeszcze taka jedna sytuacja. Wmawiają nam, że oni nie wiedzą, kto to jest, co to jest, że u nich nie ma nacjonalizmu, że u nich nie ma banderyzmu, szowinizmu. Tymczasem w centrum Kijowa odsłonięto tablicę upamiętniającą Dmytro Doncowa, głównego ideologa ukraińskiego nacjonalizmu okresu międzywojennego. Ukrainiec w życiu słowa prawdy nie powiedział. Takie jest moje zdanie. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Komu się podobało, standardowo poproszę o kciuka, poproszę o suba, no i pamiętajcie o tym dzwoneczku. Przypominam o jutrzejszym live z Mateuszem Dziewięckim. Będziemy, tak wspominam na początku, rozmawiać o Piłsudskim i o jego zaangażowaniu w to, żeby Polskę rozwalić. No tak, ale jeszcze suchar. Moi drodzy, a dzisiaj suchar zagadka. Po czym poznać, czy Ukraińcy byli już w kosmosie, czy nie? Po tym wielki wóz ma jeszcze koła i lusterka. Tak, moi drodzy, za dzisiaj dziękuję. Dobrego dnia życzę. Trzymajcie się. Hej.